Dzień dobry. Witam Was w kolejnym zameczkowym projekcie fotograficznym w edycji feryjnej. Tym razem zmieniliśmy lokalizację i znajdujemy się w jednym z ciekawszych miejsc w Kielcach. To znaczy jesteśmy na kadzielni. Jest to dawny kamieniołom, który został przekształcony w takie miejsce, w którym Kielczanie bardzo chętnie spędzają czas. Przychodzą i chcą mieć większy kontakt właśnie z przyrodą. Jest też tutaj bardzo ciekawa rzecz, a mianowicie to, że to miejsce jest oprócz jakby innych tych właściwości geologicznych, które są cenne dla geologii i dla nas, to jeszcze jest bardzo to miejsce bogate w krajobrazy, w ładne krajobrazy, w ładne miejsca, które możemy właśnie sfotografować. Tym razem chciałem pokazać Wam pewien sposób, w jaki można wzbogacić fotografię smartfonem. Wzbogacić i też poszerzyć właściwości telefonu i to bardzo. Będziemy opierać się jeszcze na innym zestawie, który jest do zakupienia w sklepach internetowych czy w sklepach stacjonarnych. Trzeba poszukać takich zestawów. Natomiast można też, o czym powiem później w trakcie, można też wykorzystać do tego też inny przedmiot, który być może posiadacie w swoich domach, ale o tym później. Także zapraszam do naszego odcinka, do oglądania i do realizacji takich zdjęć właśnie tą metodą. Mamy taki zestaw, który jest zestawem kupionym w sklepie. On tutaj jest dość dużo ma składników, natomiast my wykorzystamy tutaj tylko część z tych elementów, bo jest to drugi zestaw, który będziemy użytkować. Natomiast pewne nakładki, które tutaj się znajdują, już pokazywałem w poprzednich odcinkach, właśnie nakładka typu fish eye, czyli rybie oko. To już pokazywałem Wam ten efekt. Natomiast nas dzisiaj będzie interesowała taka nakładka, która jest takim teleobiektywem, a dodatkowo jeszcze ma to możliwość korzystania z tego jako lunety, bez używania aparatu. Natomiast my sobie użyjemy tego jako właśnie takiej nakładki teleobiektywu. Ten obiektyw nam daje bardzo duże zbliżenie. No i tutaj procedura w zasadzie używania tego, tutaj są dwa klipsy. Jeden jest do tamtych mniejszych nakładek, a ten jest do tych nakładek większych. Także tutaj w zasadzie ta procedura jest bardzo podobna do tamtych poprzednich nakładek. Tutaj sobie przykręcamy ten obiektyw do klipsa i tutaj mamy już gotowy w zasadzie do zainstalowania. Za momencik zainstaluję ten obiektyw. Tutaj musieliśmy zwolnić, ponieważ jest taki docisk, żeby nam ten obiektyw nie uciekł z telefonu. I jeszcze dodatkowo mamy takie pole, w którym możemy przesuwać, żeby dopasować to do odpowiedniego miejsca w telefonie. Ja, tutaj mi uciekł ten docisk. No i mamy telefon. Instalujemy. Trzeba pamiętać jak zwykle o tym, żeby obiektyw przetrzeć, żeby był czysty i żeby można było w lepszej jakości te zdjęcia robić. I nakładamy tą naszą lunetę. Można sobie włączyć już aparat, żebyśmy tutaj widzieli, co się będzie działo. O, i tutaj
nic nie widać, ale to nic. Musimy sobie znaleźć, oj, widzę, że jest włączone. I teraz spróbujemy sobie założyć ten klips z obiektywem na nasz telefon. Należy pamiętać, żeby przecierać obiektyw ściereczką. Taka ściereczka akurat w tym zestawie została dodana, więc tutaj można właśnie z tego skorzystać. I no i co? I przykładamy do telefonu ten nasz obiektyw. Zobaczymy, czy nam się to uda zrobić. Widzę, że coś tutaj... No. Musimy przesunąć, znaleźć ten punkt, w którym... A, mamy tutaj. Sobie zobaczę. OK. To będzie chyba w tym miejscu. I teraz tutaj sobie odstawię to. Odstawię. Dokręcamy docisk, żeby nam obiektyw nie uciekł. I w tym obiektywie ostrość ustawiamy manualnie, to znaczy ręcznie, używając właśnie tego pierścienia. Także musimy sobie ją tutaj znaleźć. Nie wiem, czy mi się tutaj uda. Widzę, że chyba obiektyw jest dość krzywo. Oj, też dodatkowo jeszcze robi się coraz ciemniej. Muszę trochę poluzować tutaj i spróbuję jeszcze znaleźć tą... Ops. Znaleźć tą odpowiednią... to odpowiednie miejsce. Na pewno obiektyw działa z tego względu, że już go tutaj testowałem i sprawdzałem wcześniej. Na pewno tutaj obiektyw nam działa, natomiast trzeba tutaj znaleźć odpowiednie miejsce. O, widzę, że już się znalazło. Dokręcamy sobie ten docisk i możemy ustawić ostrość. Możemy sobie ustawić ostrość. Tutaj widać, że mamy bardzo duże przybliżenie. Wykonam kilka zdjęć, żeby wam zademonstrować, jak wygląda właśnie, jak wyglądają zdjęcia z takiego obiektywu. Natomiast tutaj jeszcze mamy dodatkowo do tego obiektywu, do tej nakładki, jeszcze mamy takie mocowanie na telefon, które możemy sobie właśnie użyć, plus taki statyw. Taki mini statyw i to jest rzecz, która nam się może przydać z tego względu, że jeśli będziemy mieli tego światła mniej albo będziemy chcieli sfotografować obiekt, który będzie dość daleko, to żeby poprawić jakość tego zdjęcia, warto jest użyć właśnie takiego mocowania z takim statywem, z tego względu, że zmniejszymy ilość drgań, które mogą powodować poruszenie naszego zdjęcia. Także ja tutaj ustawiam właśnie ten statyw. Muszę go dokręcić, żeby mi się tutaj to wszystko stabilnie trzymało. Światła mamy coraz mniej, więc te nasze warunki do fotografowania są coraz trudniejsze. I będziemy potrzebowali właśnie większej stabilizacji, więc to rozwiązanie nam na pewno się przyda. No i teraz możemy wykonać takie zdjęcie właśnie. Ewentualnie możemy też użyć takiego pilota, który jest też dodawany do takiego pilota, który jest dodawany do tych zestawów. Co warto powiedzieć o takim rozwiązaniu i takiej nakładce? Jest to nakładka, którą możemy sobie zastosować przy fotografii właśnie krajobrazowej, gdzie chcemy przybliżyć sobie jakiś detal. Możemy użyć takiej nakładki do fotografii architektury, też właśnie do tego, żeby jakieś detale bardziej móc pokazać
Można taki obiektyw zastosować też w fotografii przyrodniczej, gdzie będziemy potrzebowali zbliżenia, aby sfotografować zwierzęta, jakieś ptaki, czy nawet fotografując naszych pupili, koty czy psy. Także tutaj jest wiele, wiele zastosowań takiego obiektywu. Co jeszcze warto powiedzieć, to, że można też skorzystać właśnie to, o czym mówiłem wcześniej. Jeśli mamy lornetkę lub lunetę lub jeden taki okular, który przybliża, też możemy wykorzystać to jako taki obiektyw nakładka do przybliżenia właśnie takiej, do przybliżenia sobie obrazu, robiąc zdjęcie. A dodatkowo jeszcze można użyć, czasami mamy takie w ogólnodostępnych miejscach krajobrazowych lunety i tego też można, z tego też można skorzystać i też można próbować przystawiać telefon do takiej lunety. Także zapraszam do próbowania, no i do zobaczenia w następnym odcinku.